Pies czy kot? Fredka czy chomik? Nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Fachowej porady udzieli lekarz weterynarii Adam Cyniak. Program poprowadzi Karolina Bartkolasa. Dzień dobry, jest nam szalenie miło, że możemy się z wami przywitać w programie Zwierzę w Eterze. Programie, gdzie będziemy poruszać najważniejsze tematy związane z naszymi psiakami, kotami, a także innymi zwierzętami domowymi. Karolina Bastkolasa i. Adam Cniak. Bardzo trudno jest wybrać taki najważniejszy temat na początek. Skoro jednak problemów, z jakimi zmagają się nasze psiaki i koty, jest bardzo dużo, to zaczęliśmy od takiego, który może dotyczyć każdego zwierzaka, jakiego mamy w domu: otyłość. To ten problem, który wraca jak bumerang. Niestety, nawet bym nie powiedział, że powraca, tylko on cały czas istnieje i nigdy nie szedł z pierwszego planu. Generalnie, jeżeli rozmawiamy o otyłości, to co na pewno przyczynia się do tego, że zwierzaki tych trochę nadmiernych kilogramów mają za dużo, to jest nieprawidłowe żywienie po zabiegu sterylizacji czy kastracji, bo sam zabieg, w sobie jako zabieg rutynowy, jak najbardziej pożądany, żeby uchronić zwierzaki od, od wielu chorób i, i statystycznie przedłużyć im dzięki temu życie. Niestety wpływa na metabolizm w ten sposób, że go trochę spowalnia. Czyli żywienie po zabiegu sterylizacji czy kastracji powinno trochę się zmienić. Druga kwestia jest taka, że do końca sami właściciele nie zdają sobie sprawy, że ich zwierzak jest otyły. Oczywiście są skrajne przypadki, że już. W gabinecie patrzę na psa i ledwo widzę jego łapki. Natomiast jeżeli mamy pieska, który waży 4 kg i ma ten 1 kg więcej, no to dla nas, tak matematycznie, to nie jest jakoś dużo. Natomiast w przeliczeniu na taką masę ciała takiego majakiego pieska, to mniej więcej 1 kg nadwagi to jest tyle, co 10 kg u ludzi. No i teraz co wiąże się z otyłością? Ten tłuszczyk, który się gromadzi pod skórą. Eee, to nie jest kanka martwa. Tam są naczynia krwionośne. Jeżeli tego tłuszczu jest bardzo dużo, to serce dodatkowo musi tą krew przez te naczynia krwionośne zatopione w tłuszczu przypychać, więc działa to na pewno negatywnie. Ten tłuszcz się gromadzi wokół nerek, wokół wątroby. Nierzadko spotykamy sytuację, że nawet już dochodzi do stłuszczenia wątroby. I co się dzieje w efekcie? Pies się robi coraz bardziej mozolny. Nie ma siły wchodzić po schodach. Nie ma siły wskakiwać na kanapę. Nie biega za piłeczką. Więc wpada w, taką, w takie błędne koło. No bo apetyt cały czas ma. Eee, właściciele bardzo często rozpieszczają jeszcze dodatkowymi smakołykami. I te dodatkowe komórki tłuszczowe się odkładają. Zatem, jak często bywa, problemem zwykle jest właściciel. Właściciele. No bo to właściciel sypie... De facto, tą karmę do miski. Każdy, kto próbował się sam odchudzać, wie, że to niełatwa sprawa. Równie niełatwa jest w przypadku naszych psiaków i kociaków, jak to zrobić? Jak odchudzić naszego domowego pupila? Jeżeli chcemy psiaka odchudzić, to ja osobiście polecam suchą karmę z tego względu, że po pierwsze, mamy gotowe karmy, które są. Przeznaczone typowo na odchudzanie zwierząt. Po drugie, te, te karmy takie typowo odchudzające, to są karmy pełnoporcjowe, gdzie nie musimy niczego więcej tym zwierzakom do ich diety dodawać. I co najważniejsze, ją jest bardzo łatwo zważyć. Na każdej suchej karmie mamy tabelę żywieniową, no i bardzo prosto na masę ciała. Odczytujemy ile tej karmy piesek powinien zjeść. Tylko co ważne, nie odmierzamy karmy na aktualną masę ciała pieska, tylko na tą idealną masę ciała, którą powinien mieć. Czyli jeżeli nasz, nasz Burek waży 30 kg, a powinien ważyć 25, no to odczytujemy te 25 kg i tego się trzymamy. I teraz jeszcze ta dawka, która jest pokazana na karmie, to jest dawka dobowa. Bo już też parę razy miałem sytuację w gabinecie taką, że oczywiście pani dawała 200 gram karmy, tylko 200, 3 razy dziennie, no bo 3 razy dziennie piesek je posiłek. No to dostawał 3 razy za dużo i dlatego nie mógł stracić masy ciała. Jak już mamy odpowiednią karmę, mamy odpowiednią wydawkowaną, no to jeszcze musimy sprawdzić, czy ta dieta odchudzająca jest w ogóle skuteczna. I jak to sprawdzić? I najprościej jest to zrobić w ten sposób. W tym dniu zerowym, kiedy rozpoczynamy nowe nawyki żywieniowe u naszego zwierzaka, Musimy go zważyć, i po miesiącu czasu piesek powinien stracić czy kotek 3% masy ciała. I jeżeli się tak nie wydarzyło, to znaczy, że nadal. Ta dawka pokarmowa jest za wysoka i musimy ją o jakieś tam 10% na przykład zmniejszyć. Dawka napisana na opakowaniu to wytyczna. Jednak kiedy wsypiemy już określoną ilość karmy, to możemy mieć wrażenie, że tej karmy jest jakby za mało. No to w pierwszym momencie może być takie wrażenie. Natomiast yy, finalnie. Nierzadko jest tak, że tą dawkę i tak trzeba jeszcze zmniejszyć, bo pies nie chudnie. Więc nawet jeżeli nam się wydaje, że ta dawka jest mikro mała, a pies niestety będzie przyzwyczajony do tego, że jak ktoś zaszeleści w lodówce, to będzie chciał się domagać i pewnie gdzieś tam po nogawkach będzie nas krował. Na to też są sposoby, to co zazwyczaj doradzam właścicielom. To, żeby w takiej sytuacji trochę pieska oszukać i to, co możemy dawać jako element uzupełnienia, jeżeli już nasz zwierzak po prostu nas zamęcza e, prośbą o jedzenie, to jest po prostu dawanie surowych warzyw. Najlepsza jest marchewka, bo jest fajna, bo chrupie, bo nie ma dużo kalorii e, i możemy taką marchewkę bezkarnie pomiędzy posiłkami temu naszemu popilowi dać. I to jest bardzo ważna informacja, co oprócz marchewki możemy dawać psiakowi bezkarnie, skoro on tak pięknie prosi. Tu na przykład ugotowany burak, ugotowany brokuł. Generalnie warzywa, owoce odpadają, bo owoce mają bardzo dużo fruktozy, cukru prostej i to nam, w zupełnie, to nam całą dietę po prostu rozjedzie. Oczywiście z zastrzeżeniem takim, że po warzywach... Nasz zwierzę nie ma problemów żołądkowych. Nasze psy i koty widzimy codziennie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, że przebrały na wadze, ale są pewne symptomy, które powinny nam zwrócić uwagę, że to już zaczyna być problem z tuszą naszego zwierzaka. Kiedy powinna się zapalić lampka ostrzegawcza? To na pewno yy, powinien podpowiedzieć trochę lekarz na jakichś przeglądach takich okresowych czy na szczepieniach. Natomiast to, co zawsze powinno nas zastanawiać, jeżeli kot wskakiwał na kanapę, tudzież na jakiś kredens i nagle przestał, to raczej nie dlatego, że. Mu się to znudziło, albo się zestarzał i stwierdził, że on już na okno nie wskakuje, bo już go nie interesuje, co się dzieje po drugiej stronie bloku. Tylko, że coś się wydarzyło, że on po prostu wskoczyć nie może. To może być nadwaga. Nadwaga prowadzi do problemów układu kostnego w efekcie. Zazwyczaj pieski, które chodziły z dużą nadwagą kilkanaście miesięcy, czy, czy nawet już w latach, to, to możemy yy, gdzieś rozciągnąć. To jakieś problemy zwrotnieniowe niestety mają. Jestem przekonana, że do tematu otyłości wśród psów i kotów będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać. Tymczasem żegnamy się z Państwem bardzo serdecznie. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Pies czy kot Fredka czy chomik, nasze domowe futrzaki wymagają naszej opieki. Zwierzę w eterze. Powtórka programu w niedzielę o 18.15.